Witam wszystkich działkowców, sobota na działce, kolejny odcinek. Dzisiaj krótko i na temat o naszej różyczce, którą przycinaliśmy wczesną wiosną. Właściwie cięcie było wymuszone tym, że róże bardzo mocno przymarzły w tym roku. I tak jak mówiłem na filmiku, możecie do tego filmiku wrócić, zobaczyć cięcie praktycznie przy samej ziemi. Ale dzięki temu, że na zimę dałem kopczyk, także miała z czego odrosnąć. Po prostu bez tego kopczyka myślę, że całkiem by zmarzła i w ogóle nie byłaby do odratowania. Dlatego cieszę się, że właśnie miała z czego odrosnąć. I teraz właśnie w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak ta róża wygląda. Jakie zabiegi przeprowadzę, żeby ona właśnie rosła i ładnie kwitła. Także już pokazuję Wam tą różyczkę, moi drodzy. Tak wygląda ta nasza królowa kwiatów. Także była cięta mocno, ale zobaczcie, już pąki ma na nowe kwiaty. I co teraz robimy z taką różą? No, trzeba nawozić w miarę regularnie. Ja tak mniej więcej sypię nawozem mniej więcej co miesiąc. Sypiąc nawóz, pamiętajmy, żeby sypać ten nawóz nie pod sam pień krzewu, tylko w obrębie krzewu. Żeby po prostu nie doszło do popalenia rośliny. O, zawsze starajmy się sypać ten nawóz w obrębie krzewu. Ten nawóz się rozpuści i dotrze do roślinki. I teraz co? Jak można podlać, można nie podlać. Ja podleję, bo jest naprawdę teraz sucho już. Zleję tą różę, ponieważ tak etapami poczekam, aż to wsiąknie ładnie. I po prostu te zabiegi się do tego ograniczają. Częstym problemem jest wśród róż, teraz widziałem u wielu ogrodników mszyca. Jak ja sobie z nią poradziłem? No, w tym przypadku, ponieważ jest to krzew jedynie ozdobny, więc pryskałem ospilanem dwukrotnie i ta mszycy praktycznie było troszkę, ale już znikła całkowicie. Zobaczcie, jest bardzo zdrowy krzew. Tu od dołu nie widzę też czarnej plamistości liści, też bardzo powszechna choroba, może nie bardzo groźna, bo ona nie zabije Wam krzewu, ale brzydko ten krzew wygląda, takie te listki robią się czarne, szczególnie to idzie od dołu, więc te dolne listki czasami możecie usunąć, żeby po prostu nie było porażenia całego krzewu róży. No, już woda wsiąkła, więc dolewam tutaj tej wody. Podlewam mniej więcej 10 litrów wody, czy taką konewkę jedną pod krzaczek. Lepiej podlewać rzadziej, a więcej niż częściej, a mniej. O! Także, moi drodzy, nie martwcie się, wielu osobom róże pomarzły, ale jeśli jest z czego odbić, to róża odbija. Tu obok hibiskus też odbił. Też bałem się, czy odbije po zimie, ale też sobie radzi. O! Zobaczcie, ma pączki, więc będzie kwitł, ale to później. No i cóż. To tyle na dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wasze róże też przeżyły i odbiły bardzo ładnie. Piszcie w komentarzach, publikujcie fotografie na naszej grupie Sobota na działce. Widziałem, że już macie też niektóre osoby piękne te publikacje, opublikowały te zdjęcia. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do następnego filmu. Cześć.